Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie naszych widzów, widzów polskiej telewizji. Witam również serdecznie słuchaczy programu pierwszego Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu i zapraszam na program Gdzie jest pan Kogito? Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Już za dwa dni 103. rocznica wielkiego polskiego zwycięstwa. W roku 1920 uratowaliśmy Europę. Bitwa warszawska jest uważana za jedną z najważniejszych w historii świata. Czy dziś doceniamy jej znaczenie? Czym była z wojskowego punktu widzenia? Jak zmieniła politykę? A przede wszystkim, jaką lekcję z niej wyciągnęliśmy? Między innymi o to, proszę Państwa, zapytam moich zacnych gości, a są z nami panowie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, historyk z wykształcenia, historyk z zamiłowania. Serdecznie witam, panie ministrze. Dobry wieczór. Profesor doktor habilitowany Karol Polejowski, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, także z wykształcenia i chyba z zamiłowania historyk. Serdecznie witam, panie profesorze. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu, z zamiłowania również. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego, ale także prezes Fundacji Poległym Pomordowanym na Wschodzie. Panie generale, serdecznie witam. Serdecznie witam, panie. I pewnie zamiłowania też historii. Także, także. Tak. Panowie, to bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu, do polskiej telewizji, do Polskiego Radia. Zaczynamy temat trudny, skomplikowany, ale ważny dla historii Polski, dla historii świata. Od początku istnienia zresztą państwowości polskiej istniało zagrożenie wojną polsko-bolszewicką, czyli od 1918 roku. Pytanie, które w powietrzu wisiało, w zasadzie brzmiało nie czy, ale kiedy wybuchnie. Czy w takim razie gra Józefa Piłsudskiego na wschodzie, na różnych frontach od 1918 roku była słuszna, panie profesorze? No, pani redaktor, szanowni państwo, Józef Piłsudski był kresowiakiem. Pochodził z Kresów północno-wschodnich. Znakomicie znał i rozumiał sytuację, która na wschodzie się wytworzyła. Miał za sobą bardzo długi już okres działalności niepodległościowej w okresie I wojny światowej, twórca Legionów i w zasadzie twórca niepodległego państwa polskiego, jeden z ojców polskiej niepodległości. A więc rozumiał to, czym są Kresy. Rozumiał, jak sytuacja się tam kształtuje i z tego punktu widzenia na pewno był predestynowany do tego, aby tą politykę ukształtować, a później spróbować ją zrealizować. Oczywiście te pierwsze starcia polsko-sowieckie czy polsko-bolszewickie to jest początek roku 19 i można powiedzieć, że rok 19 był takim preludium, chociaż ważnym. Bardzo wiele istotnych wydarzeń w roku 19 już się dokonało. Pan generał próbował zacząć też tak tę odpowiedź na pytanie. Pan profesor oczywiście tutaj ma rację. Najbardziej, że pan Józef Piłsudski miał to w genach, tą zdolność przewidywania, a z drugiej strony wiedział doskonale, czym jest Rosja, czym jest tym bardziej Rosja bolszewicka i te zmiany, które tam nastąpiły, że to, co pani redaktor powiedziała następnie, to nie czy, ale kiedy to nastąpi, a wiedział, że w tym momencie Rosja jest bolszewicka bardzo słaba, osłabiona i nadarzała się doskonała strategiczna okazja, żeby właśnie poszerzyć terytorium Rzeczpospolitej i podejść aż tym swoim zasięgiem, jeżeli chodzi o nasze państwo, pod bramę smoleńską, czyli jednocześnie odepchnąć Rosję bolszewicką od tej bramy, a jednocześnie od tego kontaktu z sercem, jakim jest Rzeczpospolitej Wisła i stolica Rzeczpospolitej. Tak, i ten zamiar podjął od razu przecież po uzyskaniu niepodległości, kiedy Rzeczpospolita była jednym wielkim, można powiedzieć, gruzowiskiem po zakończeniu I wojny światowej. Trzeba było scalić społeczeństwo, scalić armię. No i to się udało mu zrobić bardzo szybko, zjednać, przekonać i ruszyć.
Panie generale, zostanę przy panu, bo szlak bojowy żołnierza polskiego w latach 1919-21, a pan mówi, że ten 19 był strasznie ważny, wiódł od Dyneburga przez Mińsk, Bobrujsk na Białorusi, aż po Kijów. To tak był jest. Teren bardzo rozległy, bardzo trudny. No i oczywiście, ponieważ trudny, to czy z wojskowego punktu widzenia był ciężki do obrony, czy tutaj możliwa była jakaś tylko i wyłącznie wojna manewrowa? A jeżeli tak, to na ile Polacy w ogóle mieli szansę wygrać tę wojnę? Tak, tutaj oczywiście teren jest trudny, bo są bezdroża, tam nie było przecież... I rozległy tak, rozległy, tak. A więc tutaj praktycznie żyją bez ciężkiego sprzętu. Nie było wtedy czołgów, tak, tak. Transporterów pancerzonych. Była piechota, kawaleria. Tak, a więc te jednostki lekkie, można powiedzieć, manewrowe, prowadzą działania manewrowe, pobijały te rosyjskie wojska, które, czy bolszewickie wojska, które przecież były słabe, osłabione wojną domową, która w tym czasie trwała, i tym samym wykorzystał ten moment historyczny, mowę strategiczny, zjednoczywszy jednocześnie sobie części Białorusinów i Ukraińców. To też trzeba wiedzieć, że po stronie polskiej zaczęły walczyć też formacje tych właśnie państw, czy jeszcze nie państw, przepraszam, tych narodów. Narodów, tak, ale też widziały tą szansę, upatrywały i upatrywały w Piłsudskim także swoją nadzieję, że mogą uzyskać niepodległość. A panie generale, a na ile sprawdziła się sprawność organizacyjna? I tu jest właśnie, to jest coś niesamowitego, że przecież w tak trudnym czasie, kiedy nie było i tych środków komunikacji, które dzisiaj mamy, tak, nie było takiego uzbrojenia, ta armia z różnych zaborów została skonsolidowana, zorganizowana przecież, wyposażona jak na tamte warunki, tak, i zadbane pod względem logistycznym ten żołnierz, podjął walkę na tak rozległym terenie przecież, na tak rozległym obszarze. Także to jest ogromny wysiłek, pełen szacunku nie tylko do Józefa Piłsudskiego, ale do polskich generałów, do polskich dowódców i do polskich żołnierzy, którzy poszli, tak? Którzy potrafili ten czas wykorzystać, ale jednocześnie podjęli walkę dosyć przecież krwawą też. To nie było tak, że to spacerkiem się wszystko odbywało. Także to jest doskonały kunszt. Zastosowana właściwa taktyka, ale przede wszystkim strategia. Strategia, bo Piłsudski był mistrzem strategii, wizjonerem, potrafił przewidywać. I to, że polska armia prowadziła w sposób ciągły te działania, bez zbędnych pauz, przerw, duża dynamika przecież. No i przecież już przy nieporównywalnych siłach. W maju był w Kijowie, tak? A już był w Kijowie, była defilada i tak dalej. Także no, to jest ogromny sukces oręża polskiego. Można dodać, panie redaktor, szanowni państwo, to wszystko nie udałoby się, nie wiem, czy pan generał się ze mną zgodzi, pan minister, gdyby nie fakt, że w wojnie polsko-bolszewickiej, czy w wojnie o kształt terytorialny Rzeczypospolitej, właściwie ziścił się taki postulat wszystkich polskich powstań narodowych XIX wieku, aby w takiej walce wziął udział cały naród. I wojna polsko-bolszewicka jest właśnie takim już dojrzałym owocem kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego. Wszystkie grupy społeczne, wiekowe są świadome tego, no, jaki jest ich obowiązek wobec odradzającej się ojczyzny. Ja wrócę na moment do Kijowa i zapytam właśnie historyka, pana ministra, bo po zajęciu Kijowa przez Bolszewię Polacy się wycofali, no i doszło do walk na przedmieściach Warszawy. Pytanie w zasadzie, czy wtedy odwróciły się losy wojny już od pierwszego momentu, cud, nie cud? Ja myślę, że oczywiście można mówić o cudzie, ale ten cud został z jednej strony wymodlony przez ludzi, którzy przecież bardzo właśnie starali się o to, żeby on nastąpił, ale z drugiej to był czyn. To był czyn rzeczywiście całego narodu, symbolem... Właśnie, czy to zespolenie narodu, a może to właśnie odwaga żołnierza? Co było tym decydującym? Symbolem właśnie tego wszystkiego, co wydarzyło się w Warszawie w sierpniu 1920 roku jest bohater, ksiądz Ignacy Skorupka. Ksiądz, który był kapelanem, który pomagał
duchowo, ale także szedł do ataku 14 sierpnia na polu podosowym, został zabity przez bolszewików, ale przecież wokół księdza Skorupki była cała grupa żołnierzy, ochotników, młodych ludzi z pułku Legii Akademickiej. To jest taki bardzo ważny symbol właśnie ofiarności Polaków wówczas, gotowych poświęcić swoje życie w obronie ojczyzny, bo ta niepodległość, która właśnie kształtowała się, granice, które się wówczas kształtowały, wymagały ofiar. Zresztą marszałek Piłsudski mówił o tym, że nie ma niepodległości bez ofiar. Podkreślał i tak jest rzeczywiście. Ta ofiarność, myślę, że jest tu tym argumentem najmocniejszym, najsilniejszym. Ale o marszałku Piłsudskim... I to, o czym mówił pan profesor, to zespolenie narodu z armią. Tak, ale można o marszałku Piłsudskim jeszcze mówić jako o wybitnym polityku. Bo to nie tylko wybitny wódz, ale także wybitny polityk. Koncepcja w ogóle marszałka Piłsudskiego odbudowania Rzeczypospolitej poprzez ustanowienie państw, które będą nas oddzielały od Rosji, była bardzo dobrą koncepcją. Niestety ona nie została zrealizowana z wielu różnych przyczyn, ale to była właściwa koncepcja odsunięcia właśnie Rosji od granic Rzeczypospolitej. I też bardzo istotne zaangażowanie właśnie obrońców naszej ojczyzny, bo tak jak dziś pokazuje przykład ukraiński, to zaangażowanie Ukraińców jest tym warunkiem sine qua non niepodległości Ukrainy. Jeżeli by sami Ukraińcy nie bronili swojej niepodległości, to przecież wsparcie z Zachodu by było nieskuteczne. Poszukamy jeszcze tych analogii. Wówczas Polacy właśnie bronili swojej niepodległości, mimo tego, że podejście naszych sąsiadów nie zawsze było takie, które pozwalało nam na udzielenie wsparcia. Tu jesteśmy wdzięczni szczególnie Węgrom, tak, za pomoc, której nam udzielili, ale przecież byliśmy blokowani. Ale Brytyjczycy chcieli, prawda, no, Brytyjczycy oddać. Właśnie chcieli nam wyznaczyć linię Kerzona, tą granicę, która rzeczywiście zmniejszała Polskę Rzeczpospolitą w zasadzie do Księstwa Warszawskiego. A przecież to wola narodu była taka, żeby odrodzić Rzeczpospolitą. I stąd wizjoner, jakim był niewątpliwie marszałek Piłsudski, jego koncepcje wyraźnie odpowiadały ambicjom Polaków. Panie profesorze, a co mówiła wtedy Warszawa? Jakie nastroje panowały? Czy pojawił się niepokój, lęk o to, że nadchodzi dzicz? Panie redaktor, szanowni państwo, najpierw była euforia majowa po wieści o zdobyciu Kijowa i sukcesach Armii Polskiej. Piłsudski wrócił wtedy do Warszawy fetowany, witany jako zwycięski wódz, no ale ten eksperyment ukraiński, powiedzmy, nie zdał wówczas egzaminów. Chyba raczej z takiego powodu, że no, naród ukraiński jeszcze się dopiero kształtował. Tutaj nie było takiego powszechnego poparcia dla tej idei niepodległości Ukrainy. No ale potem przyszła seria klęsk, walk w odwrocie, co jest niezwykle istotne. Były to walki oczywiście w odwrocie, ale nie armii, która się rozsypała. To była armia w dalszym ciągu zwarta, chociaż ustępowała przed nacierającym przeciwnikiem. I te nastroje paradoksalnie w Warszawie zmieniały się, tężejąc jako nastroje no, zdecydowanego dania, zdecydowanego odporu temu, co idzie ze wschodu. To tutaj u Żeromskiego bodajże w Szklanych Domach jest scena, kiedy jeńcy rosyjscy, sowieccy są prowadzeni przez Warszawę i tam widać te nastroje ludności, która jednoznacznie ich utożsamia z dawnymi zaborcami. To tutaj nie było żadnej wątpliwości, że Rosja biała czy czerwona to jest Rosja imperialna. I to było powszechne przekonanie. Nie mówię, że nie było tutaj agitacji komunistycznej, czy nie działały te bolszewickie jaczejki, bo i one były, natomiast one nie grały tutaj żadnej większej roli.
Panie generale, tak naprawdę Warszawę uratował manewr znad rzeki Wieprz. I chcę dopytać, czy to było mistrzowskie posunięcie, mistrzowskie cięcie? Jakby się inaczej mogły potoczyć losy, gdyby... Pani redaktor na wstępie powiedziała, że to była jedna z najważniejszych bitew w tym czasie i w ogóle... Zapamiętana jako jedna z 18 najważniejszych bitew świata. Tak, bo ona powstrzymała bolszewicką może napałnicę, która zmierzała w kierunku Europy Zachodniej, w kierunku Niemiec i dalej. Taki sobie cel wyznaczyli bolszewicy. Ta napałnica została zatrzymana, ale z punktu widzenia wojskowego, jak patrzymy na przebieg tej całej operacji, to jest kontrofensywa właśnie, wymiar strategiczny, przeprowadzona z największym kunsztem. Ja, analizując wiele bitew tego typu i operacji, nie znalazłem porównywalnego tutaj wyczynu, można powiedzieć, strategicznego, bowiem po pierwsze został wykonany w pierwszej kolejności manewr odejścia z nadbugu, bo tam chciał Piłsudski początkowo zatrzymać rosyjską tą całą ofensywę. Zdecydował jednak wygrać na czasie po to, żeby stworzyć warunki do przeprowadzenia takiego efektywnego właśnie kontruderzenia. I tutaj po pierwsze, pierwsza armia, która dowodził generał Latinik, zatrzymała Tuchaczewskiego na przedmieściach Warszawy. To jest istotne do przeprowadzenia kontruderzenia. Zatrzymać agresora. I to zostało przeprowadzone. Później został wykonany uderzenie 5. Armią Sikorskiego znad Kry, tak, skrzydło. I odwróciło to uwagę strategiczną Tuchaczewskiego odwodami, które skierował właśnie w kierunku tam Pułtuska i dalej tutaj właśnie na bardziej północny zachód. A w tym czasie stworzone dwa zgrupowania uderzeniowe z Nadwieprza, którą dowodził osobiście marszałek Piłsudski, drugim Rysmigły, 16 wykonały uderzenie właśnie na kierunku na Cyców, Kock, uderzając, to jest właśnie uderzenie, na czym polega kontrofensywa? Najsłabsze miejsca, nie najsilniejsze. Także czołgi też uderzają nie w czołgi, a najsłabsze miejsce. Najsłabsze, wychodząc na tyły, grożąc oskrzydleniu, powodując panikę, popłoch. No i armia Tuchaczewskiego, czy to cały zachodnie, ten cały front, zaczął się w popłochu wycofywać. Tak? I to jest niesamowity kurszt. Tak, dzisiaj godny do naśladowania, nawet dzisiaj. A na ile ten manewr stanowi taką esencję myśli wojskowo-strategicznej, polskiej myśli wojskowo-strategicznej? Tak, to jest dorobek polskiej sztuki wojennej. Ojcem polskiej sztuki wojennej, tu chciałem to powiedzieć, panowie historycy doskonale to wiedzą, jest Jan Amor Tarnowski, spoczywający w katedrze w Tarnowie. Napisał niesamowite dzieło Polska sztuka wojskowa. Wychowało się wielu hetmanów i też zawsze zmierzał tamtą stronę, na wschód. Odpychał tą Rosję od Polski. Tak, to jest niesamowity wkład. I to wszyscy się powinni tego uczyć. I to adaptować do współczesnych warunków, bo to, co jak przeprowadzono, to współczesne oprzyrządowanie pozwala jeszcze bardziej efektywnie to przeprowadzić. Czyli z jednej strony była świadomość poznawcza, był doskonały wywiad, doskonale dowódcy nasi wiedzieli, jaka jest sytuacja na froncie, w ugrupowaniu zachodniego frontu. Drugi, to przetworzyli na konkretne operacje, zaplanowaną efektywnie i wykonanie mistrzowskie. Proszę sobie wyobrazić, mając równowagę sił, bo przecież armia jedna i druga to były porównywalne potencjały. Porównywalne. Stworzono na tych kierunkach przewagę. Trzykrotną, czy nawet pięciokrotną, która pozwoliła właśnie pobić armię bolszewicką właśnie zmierzającą w kierunku Warszawy, która została wcześniej zatrzymana. I tutaj, jeżeli popatrzymy na front cały, to styczności to jest 1400 km od Działdowa do granicy z Rumunią, taki, a aktywne działania, podobnie w Ukrainie, 400 km od Działdowa do właśnie tutaj Kocka, czy tam miejscowości Cyców, no więc to są takie porównywalne odległości. Ogromny też przestrzeń, ogromna przestrzeń. Panie ministrze, jednocześnie na tych terenach dochodziło do gwałtów, do grabieży, do morderstw, bo wszystko, co dostało się w łapska tych krasnoarmistów, to po prostu
musiało zetknąć się, zderzyć się z taką brutalną postawą, akcją, działaniem tych żołnierzy. Aż trudno mówić żołnierzy, prawda? Czy to jest jakiś model działania Rosjan? Zdecydowanie tak. Kiedy popatrzymy na Rosję białą, czerwoną, teraz putinowską, to przecież mechanizmy są identyczne. Z jednej strony sama Rosja nie liczy się ze swoimi obywatelami, rzucają tych żołnierzy na śmierć. Zresztą to zawsze było podkreślane w przekazach, że Czerwona Armia szła do ataku, a za plecami miała te służby właśnie, które bagnetami popychały niejako żołdaków do tego, żeby atakowali przeciwnika. No i gwałty, grabieże to była cecha i wciąż jest cechą rosyjską. To jest barbarzyństwo. Ale zadaniem właśnie, tego barbarzyństwa jest wystraszenie innych. Właśnie, bo chcę zapytać, co chcą osiągnąć ci dowódcy, zgadzając się na takie barbarzyńskie akcje? Chcą wystraszyć ludność cywilną. Chcą ludność cywilną doprowadzić do tego, żeby się poddała. Ale to jest metoda przeciwskuteczna, bo widzimy, co się dzieje. Widzimy też przykłady Irpienia czy Buczy na Ukrainie. Miejsca, które są okupowane przez Rosjan, są miejscami kaźni. Przecież nasze doświadczenia też są jednoznaczne. Mówimy o Bitwie Warszawskiej, ale potem Katyń. Ponad 21 tysięcy polskich oficerów, funkcjonariuszy zamordowanych strzałem w tył głowy. Ale to oczywiście, to mówimy o Rosji. Tymczasem w 1940 roku równolegle Palmiry, a więc niemiecka okupacja też była równie brutalna. Zresztą możemy powiedzieć, że te działania były skoordynowane, bo były wymierzone właśnie w polskie elity. I jeden i drugi okupant chciał doprowadzić do tego, żeby wyniszczyć polskie elity, żeby wyeliminować polskie elity. To są metody barbarzyńskie, są to metody typowe właśnie dla Rosji. Pani redaktor, tutaj pan minister bardzo istotnego problemu podniósł właśnie tego, dlaczego oni atakują, dlaczego gwałcą, dlaczego mordują ludność cywilną. Grabią masowo. Dlatego, że oni mają tą pełną świadomość, że fundamentem obrony państwa, zresztą pan profesor o tym też wspomniał, jest naród. Na tym ten fundament, czyli jego tożsamość, właśnie wiara, religia, to jest także tradycje, to jest ta znajomość, czym jest Rosja, czym jest rosyjska agresja, czym jest rosyjska okupacja, to atakują właśnie, wyniszczają społeczeństwo. Atakują i te uderzenia, które są dzisiaj na terenie Ukrainy, w obiekty cywilne, właśnie gwałty, mordy i tak dalej, są osłabić fundament, bo jak osłabią fundament, mają nadzieję, że osłabią tym samym armię, osłabią obronę i determinację. A tu odwrotny jest skutek, jak pokazuje Ukraina. Ale właśnie tego zjednoczenia narodu być może nie byłoby na taką skalę, bo mówimy tutaj bez względu na religię, na poglądy polityczne, bez względu na pochodzenie klasowe. Wszyscy się zjednoczyli. Zjednoczyli dlaczego? Dlatego, że mieli prawdziwego wroga przed sobą, barbarzyńcę, tak. I chcieli bronić. To dopytam jeszcze właśnie, komu ten sukces tak naprawdę, panie profesorze, zawdzięczamy? I o rolę Kościoła muszę w tym kontekście zapytać, bo pan minister już na wstępie nam zasygnalizował, prawda, postać niezwykłą. Pani redaktor, ja może jeszcze dwa słowa na temat tego terroru wkraczających bolszewików tutaj. Oczywiście trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że tą forpoczną tego barbarzyństwa były te oddziały konne w armii Tuchaczewskiego. Mhm. To był korpus Gajchana w armii południowej, tak. Budionnego. No, to była ta taktyka sowiecka przerywania linii przez konnicę i grasowania na zapleczu, aby przerazić ludność, złamać wolę oporu, zdemoralizować oddziały. No ale z drugiej strony to pytanie, komu to zawdzięczamy? Zawdzięczamy to Polakom. Polakom, którzy w sposób niebywale taki imponujący zjednoczyli się wokół idei niepodległego państwa polskiego, uznali przywództwo naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Tutaj
trzeba bezspornie też zwrócić... tak w zasadzie, tak. Bezspornie. I trzeba tu zwrócić uwagę na jakość korpusu oficerskiego, który wówczas w Armii Polskiej funkcjonował. To byli oficerowie z różnych przecież armii zaborczych, ale przede wszystkim byli Polakami. I dla nich to miało najistotniejsze znaczenie. Więc zawdzięczamy to Polakom, świetnej organizacji, doskonałemu dowodzeniu w polu również poszczególnych dowódców, ich bohaterstwu, no i bohaterstwu żołnierzy, zwykłych żołnierzy chłopskiego często pochodzenia, czy młodych chłopców z szkół średnich czy uniwersytetów. A więc to było, można powiedzieć, pospolite ruszenie świadomych swojej walki obywateli odradzającej się Rzeczypospolitej. A przypomnijmy, że w połowie roku 1920 Rzeczpospolita istniała kilkanaście miesięcy, tak na dobrą sprawę dopiero. Panie redaktorze, jeszcze właśnie jaka skala była, bo w wyniku tych właśnie działań podjętych właśnie na, można powiedzieć, zapleczu w głębi Polski, bo front przecież odstępował, czy też Armia Piłsudskiego, Wojsko Polskie odstępowało, to w tym czasie powstała Rada Obrony Państwa 2 lipca i podjęto wysiłki mobilizacji właśnie społeczeństwa, bo społeczeństwo nie było doinformowane, co się dzieje tam na tym froncie, żeby nie było zaskoczone. Uprzedzono właśnie to poprzez te przedsięwzięcia mobilizacyjne, także pobór. Gdzieś pod koniec, już na początku sierpnia zmobilizowano, można powiedzieć, bez mobilizacji oczywiście. Tym ochotnicze też powstały tutaj związki taktyczne, przepraszam, i oddziały. Prawie milion młodych ludzi stanęło do obrony. Oczywiście broni nie wystarczyło dla wszystkich, nie było wyposażenia. Bo to, jak pan minister mówił o tych, to przecież Niemcy zablokowali dostawę broni do Polski i strony Gdańska, i z terytorium poprzez Niemcy też. Tam no i z Czechosłowacji także. Tak. Zablokowali. A ta pomoc była naprawdę niewielka. Głównie korzystano z tej broni, którą zaborcy pozostawili. Tak? Panie generale, panowie generałowie, chętnie powtarzacie, że armia to naród, naród to armia. Czy rok 1920 jest tego takim dobitnym przykładem? Tak, oczywiście, że tak. Ale zawsze u nas tak, to jest już w naszej tożsamości narodowej, że to wszystko wyrasta z narodu. To wszystko z narodu, dzięki temu przetrwaliśmy najczarniejsze chwile i dzisiaj także to jest wyzwanie dla nas, dla dzisiejszych współczesnych Polaków właśnie. To jest... Ja bym do tego dodał jeszcze wychowanie. Bo to jest... To właśnie, co związane było z tradycją powstania styczniowego, z pamięcią o powstańcach styczniowych, wielka rola kobiet, pań, które wychowywały swoich synów właśnie w poczuciu patriotyzmu. Dlatego ci młodzi ludzie się zgłaszali do wojska. I teraz zestawmy to z popkulturą obecnych czasów, kiedy jedna z piosenkarek śpiewa, i to staje się przebojem, że nie oddałaby za Polskę kropli krwi. I zestawmy te właśnie dwa obrazy z sobą. Miejmy świadomość, że bez względu na pochodzenie klasowe, prawda? Otóż to. Miejmy świadomość tego, że patriotyzm kształtuje się w domu, kształtuje się w szkole, kształtuje się w kościele. To wszystko w środowisku, w którym się żyje. Tradycja, bo to opowieści dziadków. To właśnie bardzo duża rola dziadków, którzy swoim wnukom opowiadają historię naszej ojczyzny. Ale ten przekaz musi być, nie może być zakłócony. Kiedy on jest zakłócany, jak teraz jest zakłócany tym, że polskość to nienormalność, że my jesteśmy Europejczykami, a nie Polakami. Co to znaczy Europejczykami jesteśmy? To znaczy, że mamy się wyrzec polskości? No wręcz przeciwnie, jesteśmy Europejczykami dlatego, że jesteśmy Polakami. To jest polskość, jest naszym DNA. To jest właśnie element budujący naszą tożsamość narodową. Stąd też bardzo wielką wagę przywiązuję jako minister obrony narodowej do poszanowania tradycji w Wojsku Polskim. Stąd też 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego.
Stąd też poszanowanie dla munduru żołnierza Wojska Polskiego. Kiedy na granicy swoją służbę pełnią nasi żołnierze, cała akcja, jestem bardzo wdzięczny tej akcji ludzi dobrej woli, którzy stanęli murem za polskim mundurem. Wielka sprawa. No przecież byli tacy z środowisk opozycyjnych, którzy jeździli na granicę i próbowali zmusić strażników granicznych i żołnierzy do tego, żeby przepuszczali migrantów nasyłanych przez Kreml na Polskę. Byli celebryci, którzy atakowali polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy. Ubliżali właśnie. Potem sądy stwierdzały, że w zasadzie nic się nie stało. Stało się. Ale najważniejsze jest to, że naród stanął murem za polskim mundurem. I to jest bardzo optymistyczna wiadomość dla naszej przyszłości. Pozostanę przy panu jako polityku, bo chciałam, wracając do naszego tematu, zapytać o tę rolę wsparcia politycznego w wojnie 20 roku. Tak, bo już wspominaliśmy o tym, że to Brytyjczycy chcieli Polaków rozbroić, chcieli Kresy oddać, tak? Francuzi chcieli pomóc, ale wszystko się udawało poniżej oczekiwań ekspertów i poziomu. Przysłali ekspertów, chociaż rzeczywiście wybitni to byli eksperci. Ja nawet z takiego przekazu, może mnie jest to znane, ale powiem, że w moim rodzinnym Legionowie właśnie w 20 roku był kapitan Charles de Gaulle, dlatego, że w Legionowie była jednostka wojskowa, polska jednostka wojskowa, no, ale trzeba powiedzieć, że najważniejsze wsparcie otrzymaliśmy od Węgrów. Właśnie, to bo było najważniejsze wsparcie. Koleją do Skierniewic jednak przysłali broń, amunicję, w ogóle sprzęt. Co trzeba było, a nie tylko słowa, puste słowa, tak, to często w tej chwili padają. Tak. Ale to jak jesteśmy już przy Węgrach, to czy bez tego wsparcia dałaby Polska radę, czy nie? No to jest sprawa kluczowa. Amunicja jest sprawą kluczową. Widzimy, co się dzieje dziś na Ukrainie. I zresztą to też możemy przewartościować teorie, które w Polsce się pojawiały, że Wojsko Polskie nie musi być liczne, może być nieliczne i wtedy obroni Rzeczypospolitą. Nie, Wojsko Polskie musi być liczebnie artykuł silne. 5, tak? NATO bo to jest bardzo ważne, że jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest oczywiście bardzo istotne, ale pamiętajmy o tym, że Wojsko Polskie musi być silne, bo Wojsko Polskie jest gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i Wojsko Polskie, jeżeli jest silne, wtedy odstrasza agresora. My jesteśmy wspierani przez sojuszników, ale przede wszystkim to na Wojsku Polskim spoczywa obowiązek obrony Rzeczypospolitej, a na politykach, na ministrze obrony narodowej spoczywa obowiązek zwiększania siły Wojska Polskiego poprzez zwiększanie liczebne i poprzez modernizację wyposażenia. Do 2015 roku było zupełnie odwrotnie. Jednostki wojskowe były likwidowane, sprzętu w zasadzie nie było nowego, był stary postsowiecki. Dziś mamy nowoczesny sprzęt, mamy czołgi Abrams, mamy czołgi K2, mamy Heimarsy, artylerię rakietową. Po 18 latach, właśnie z panem generałem rozmawialiśmy przed wyjściem do studia, po 18 latach odtworzyliśmy wojska artylerię rakietową. Nie było. Nie było. Na poligonie w Toruniu rozmawiałem z załogami polskich Heimarsów. Oni losowali, która z tych załóg będzie mogła wykonać pierwsze strzelanie. Fantastyczni ludzie. Błysk w oku. Oni są rzeczywiście, przeżywają, utożsamiają się z obroną Rzeczypospolitej. No i właśnie o to chodzi. I to jest nowoczesny wymiar patriotyzmu. Widzę pańskich oczek, ale wrócę właśnie, do pana. Bo tutaj idą jeszcze jedno bardzo ważne, co pan minister powiedział. Idą za słowami, idą konkretne czyny i zdolności. Bo my musimy dzisiaj, właśnie wyciągając te wnioski z Ukrainy, pobijać Rosjan u nich, tak? Czyli agresję rosyjską zatrzymać na granicy, a nie tutaj, między Wisłą a Bugiem, to co poprzednicy planowali, tak? I tutaj wykrwawiać i wyniszczać społeczeństwo i cały potencjał gospodarczy państwa. Panie profesorze, chciałam dopytać jeszcze, bo nie zwraca się tak uwagi na kolejarzy, logistyków, intendenturę, a to oni transportowali ten, prawda, sprzęt, który przyszedł z Węgier do obrony. Więc chcę zapytać, jaką tak naprawdę rolę odegrali? No kluczową, pani redaktor, kluczową. Jeżeli patrzymy na tych przyjaciół Polski w roku 1920, no to poza Węgrami i takiej życzliwej sympatii, neutralności ze strony Rumunii, no to nie mieliśmy. No i Łotyszy na północy.
którym pomogliśmy usunąć rządy bolszewickie, no to Niemcy, Czechosłowacja, Wolne Miasto Gdańsk, Wielka Brytania, to w zasadzie można uznać za otwartego wroga niepodległej Polski w roku 1920. I teraz, dlaczego, zanim odpowiem na to pytanie o znaczenie tych służb, o które pani redaktor pyta, no to trzeba jeszcze o Węgrzech powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, że oni już mieli za sobą eksperyment rządów komunistycznych w 1919 roku i doskonale wiedzieli, co to oznacza w praktyce. Wobec tego i ta sympatia, ta przyjaźń polsko-węgierska z jednej strony, ale też własne doświadczenie terroru komunistycznego w Budapeszcie, no powodowało, że Węgrzy doskonale wiedzieli, że na Polsce Sowieci się po prostu nie zatrzymają. I teraz ta pomoc, która szła do Polski, no trudno sobie przecież wyobrazić, aby mogła ona dotrzeć bez udziału służb odrodzonego państwa polskiego, takich jak kolejarze chociażby. No i to też jest dowód na to, że ta grupa zawodowa to także byli świadomi Polacy. Dojrzali, patriotycznie myślący urzędnicy państwa polskiego. I takich grup zawodowych była cała masa. Właściwie wszystkie grupy zawodowe wówczas w Polsce, bez względu na pochodzenie społeczne, tą patriotyczną postawę manifestowały w praktyce. Tak, mówiliśmy o tym, że to była jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Tak, tak. Brytyjski dyplomata, brytyjski polityk, Lord Darbinon, on twierdzi, że to była jedna z 18 najważniejszych właśnie w historii świata. To ja chciałam zapytać, dlaczego ona jest dla nas, Polaków, taka ważna? Dlaczego my nie powinniśmy, nie możemy wręcz zapomnieć o niej. Jakie memento płynie z tej wojny 20 roku, panie ministrze? Przede wszystkim ona stanowi, ta bitwa, to zwycięstwo, ta wiktoria, stanowi element naszej tożsamości narodowej. Jeżeli chcemy być wolni, a chcemy być wolni, no to musimy być gotowi do ofiarności, musimy być zaangażowani w polskie sprawy, musimy kochać Polskę, a nie donosić na Polskę gdzieś za granicą w imię jakichś partykularnych interesów. A dlaczego ta niepodległość jest ważna? No, dlatego, że jeżeli nie będziemy mieć niepodległości, to nic nie będziemy znaczyć. Zawsze będziemy obcy dla tych innych. Zresztą to doświadczenia naszych przodków z czasu zaborów o tym świadczą doskonale. Na przykład w armii niemieckiej Polak nie mógł dojść do wysokich stanowisk dowódczych, bo był Polakiem. Bo ten proces germanizacji był tak bardzo mocno rozwinięty. Przecież w zaborze rosyjskim rusyfikacja. I cóż z tego, że polsko brzmiące nazwiska dowódców, ale oni byli Rosjanami. Oni byli Rosjanami. Inaczej było w Austro-Węgrzech, no, ale to ze względu na strukturę tego państwa. Tam była ta autonomia. Ale dzięki tej autonomii właśnie powstały towarzystwa właśnie strzeleckie, powstały grupy, wokół których odrodziło się państwo polskie. Legiony powstały marszałka Piłsudskiego, a więc ten ruch niepodległościowy właśnie mógł dzięki temu patriotyzmowi, dzięki budowaniu tożsamości narodowej, mógł nam przynieść i przyniósł nam wybicie się na niepodległość. Panie generale, i to jest wielka sprawa. A chciałabym dokonać takiego porównania z dniem dzisiejszym. Czy w 2022 roku Kijów dorównał Warszawie? Jak pan jako wojskowy, jako generał to ocenia? Tak, dorównał, oczywiście, że dorównał, bo przecież Kijów nie został opanowany. Rosyjskie działania ofensywne na tym kierunku załamały się. No i do dzisiaj Kijów dzielnie się broni. Przecież on jest poddawany szczególnej destrukcji poprzez uderzenia rakietowe. Powietrzne dzisiaj, wtedy nie było tych systemów. Przecież Warszawa nie była narażona na takie uderzenia jak Kijów, tak? A więc ponosi określoną ofiarę z tego tytułu, tak? I w dużej mierze ja jestem przekonany, że przecież też to, co w naszej przestrzeni miało miejsce w historycznym 20 roku. Ci, którzy stanowią dzisiaj elitę ukraińską, doskonale też wiedzą, jakie znaczenie ma stolica w obronie państwa. Jej nie można oddać, tak? W żadnym wypadku. Nie można dopuścić, że tego została utracona. Ale jeszcze jedno zdanie do tego, co pan minister bardzo ważny temat podniósł. Oczywiście my jesteśmy, to jest lekcja nasza, z tamtej lekcji i tego, co się dzieje w Ukrainie
Jeżeli się jest sąsiadem Rosji, nie można sobie pozwalać na żadne tego typu różnego rodzaju życzeniowe strategie, że Rosja jest dobra, że Rosja nie zagraża, że możemy się rozbrajać, tak? Palić cygaro i wódkę pić? Nie, my musimy zawsze, nas obowiązuje przezorność. Z tego wynika jednoznaczna lekcja. Przezorność, dbałość o obronę i to, co właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej czyni, niezależnie od tego, że jesteśmy członkiem NATO, wyposażamy Wojsko Polskie w systemy i zdolności, które są im potrzebne, żeby było gotowe nawet same stanąć do obrony Rzeczpospolitej. Tak, ale panie generale, tak wszyscy jak tu siedzimy wiemy, że wielu polityków jednak przekonywało nas do tego, że Rosja nawet może być członkiem NATO. Słynny reset. Ale to... nie tylko pani redaktor przekonywała, ale rozbrajaliśmy, rozbroiło. To szło w czynach, bo jeżeli ja dowodziłem warszawskim okręgiem, miałem 5 związków taktycznych, a później, kiedy w 2003 roku została jedna dywizja, czyli było 5 dywizji, została jedna dywizja, no to, a ktoś mówi, że to on konsolidował? Konsolidował, likwidując 120 garnizonów, dzisiaj nie ma koszar, dzisiaj nie ma tego, nie ma tamtego, no to o czym to świadczyło? Rozbrajaniu się, przyjęciu sobie wygodnego scenariusza, żeby usprawiedliwiać nie podejmowanie decyzji i nie brak troski o bezpieczeństwo i obronność państwa. Podsumujmy zatem, czy dziś powinniśmy z niepokojem po pierwsze patrzeć na wschód, jakie wnioski płyną z roku 1920 i czy tym zasadniczym jest konieczność właśnie, o czym panowie mówili bardzo wyraźnie, sprawnej, nowoczesnej armii. Panie profesorze. No tutaj warto by było wrócić do koncepcji Piłsudskiego, jeśli chodzi o Rosję. Właściwie możemy tutaj wyodrębnić takie 3 punkty i zobaczyć, które z tych punktów udało się Piłsudskiemu zrealizować. No pierwszy punkt, nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzą, Piłsudskiego, był powiedzmy pasywny, to znaczy pozwolić czerwonym pokonać białych w wojnie domowej, ponieważ ci dowódcy biali, Kołczak na Syberii, Denikin na południu, to byli rosyjscy imperialiści, monarchiści. Drugim punktem, też zrealizowanym, było pobicie czerwonej Rosji i to się też udało. Ale to później to Piłsudskiemu też czyniono z tego wyrzut, że po bitwie niemeńskiej w drugiej połowie września nie dobił tego już w zasadzie pobitego wroga. Pozwolił mu przetrwać. Bo tym trzecim punktem w polityce Piłsudskiego było utworzenie na gruzach tej białej i czerwonej Rosji, Rosji demokratycznej, której nie ma. I no, czego nas uczy rok 1920? No, uczy nas oczywiście tego, żeby przede wszystkim liczyć na własne siły. Jeden z polityków XVII-wiecznych słusznie zauważył, że sojusze są czymś dobrym, ale lepsza jest własna siła, własna potęga, bo wtedy sojusze mają realną podstawę. Po drugie, rok 1920 i Wiktoria Warszawska to jest pokazanie, że Polacy są samodzielnie zdolni swoją myślą strategiczną, determinacją osiągnąć zwycięstwo. Właśnie, to jest przykład właśnie tego przewagi intelektualnej też naszej nad Rosjanami, przewagi intelektualnej, która później jest przetwarzana materialną przewagę. Tak, i to Bitwa Warszawska jest tego przykładem. Nasi dowódcy, nasi generałowie mieli tą przewagę intelektualną i przetworzyli ją w wartości materialne, które pozwoliły właśnie pokonać. Ale w tej przewadze intelektualnej to już była wiara, to było morale, to była dyscyplina, to była także tożsamość i znajomość. I czym jest Rosja? Czym jest bolszewicka Rosja? Jakie stwarza zagrożenie dla naszego przetrwania i rozwoju. Może takie prawdy oczywiste, ale warto je jeszcze raz powiedzieć. Miejmy świadomość tego, że nikt za nas samych nas bronił nie będzie. Dokładnie. Będziemy otrzymywali wsparcie, jeżeli byśmy byli zaatakowani, ale to będzie wsparcie. I na tym właśnie cała idea Sojuszu Północnoatlantyckiego polega. A jeszcze potencjał Polski jest tak duży, że my jesteśmy w stanie sami zbudować silne Wojsko Polskie. I zapewniam naszych słuchaczy i widzów, że jeżeli tylko
Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuowało swoją misję po jesiennych wyborach, to w ciągu 2 lat będziemy mieli najsilniejsze wojska lądowe w Europie. Nie dlatego, że chcemy kogoś napaść, tylko dlatego, że chcemy odstraszyć agresora. Że to jest najlepsza metoda, żeby odstraszyć Rosję od tego, żeby nas zaatakowała. Panie ministrze, to na koniec przypomnijmy, że za 2 dni jest też wielkie święto, Dzień Wojska Polskiego. Będzie wiele uroczystości, będą obchody organizowane w całej Polsce. Pewnie atrakcyjne dla cywilów, atrakcyjne dla zainteresowanych militariami. Chciałby pan zaprosić naszych widzów i słuchaczy? Zapraszam serdecznie. Zapraszam wszystkich widzów i słuchaczy do Warszawy. O godzinie 14 na Wisłostradzie rozpocznie się defilada. Będziemy mogli poczuć dumę z tego, że Wojsko Polskie jest coraz silniejsze. Będzie nowoczesny sprzęt, będą nowe czołgi, Abrams, K2, będą HIMARSy, będą samoloty FA-50. Będą śmigłowce AW-101, AW-149, Black Hawki. Będzie również to wszystko, co związane jest z naszą aktywnością w terenie. W prawie 70 miejscowościach odbędą się pikniki. Serdecznie zapraszam na te pikniki. I nie ukrywam, że na każdym z tych pikników będzie punkt rekrutacyjny. Zapraszam do przystąpienia do Wojska Polskiego. Zainteresować naprawdę, i zastanowić naprawdę wcześniej. Naprawdę warto. To jest wielka szansa. Jeżeli ktoś jest ambitny i pracowity, naprawdę bardzo dużo może osiągnąć. A wynagrodzenie szeregowego w Wojsku Polskim to 4960 zł. Na podstawie decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości ludzie, którzy nie skończyli 26 lat, nie płacą podatku dochodowego. Dziękuję. A więc to jest też zachętą, ale najważniejszą zachętą jest służba Polsce, służba w obronie naszego kraju. Bardzo dziękuję panowie za tę niezwykle interesującą lekcję historii, za tę analizę sytuacji nie tylko historycznej, ale także militarnej, za bardzo ciekawe komentarze. Dziękuję. Drodzy państwo, widzowie, słuchacze, możemy być dumni z naszych przodków. W 1920 roku dokonali niemożliwego. Dziś dla nas w roku 2023 także rysuje się wiele perspektyw. Tak dobrych, jak i niepokojących. Jesteśmy silnym narodem, który na przestrzeni dziejów pokazał, że nie da się go pokonać. Pamiętajmy o tym codziennie. A wszystkim naszym żołnierzom, szczególnie pełniącym służbę na granicy, kłaniamy się nisko, dziękując za ofiarną służbę, a nasze bezpieczeństwo. Czekam na państwa za tydzień o 21:00. Teraz dziękuję za dziś i życzę spokojnej, dobrej nocy. Dobranoc państwu.